Witam wszystkich w kolejnym odcinku z serii Unity 5. Dzisiaj porozmawiamy sobie o materiałach oraz opowiem nieco o tym, jaki wpływ na nasz materiał ma shader. Jaką rolę tak naprawdę pełni materiał? Dodajmy sobie na naszej mapie, może nie pusty obiekt, tylko stwórzmy sobie jakiegoś cuba. Ok. Przesunę go nieco, żeby było go widać. Dobra. A więc, jak widzicie, w tej chwili nasz cube jest biały. Aby nadać mu jakieś tekstury, jakieś kolory, cokolwiek, potrzebujemy materiału. Domyślnie, każdy obiekt, który jest dodawany w ten sposób, ma default material. Jest to materiał stworzony przez Unity, który zawiera podstawowe parametry i po prostu jest biały. Ale co gdybyśmy chcieli mu zmienić kolor lub na przykład nadać jakąś teksturę? W tym celu musimy stworzyć nowy materiał. Tutaj w podglądzie naszego projektu prawym wciskiem myszy klikamy na Create i wybieramy Material. Nadajemy nazwę naszemu materiałowi, na przykład nazwę go 1. Jak widzicie, ten materiał także jest biały. Tutaj mamy jego pogląd w prawym dolnym rogu. Możemy zmienić mu kolor, na przykład na czerwony. Aby przydzielić materiał do danego obiektu, możemy zrobić to na dwa sposoby. Albo kliknąć na nasz obiekt i tutaj w Mesh Renderer w zakładce Materials możemy ją rozwinąć. Na tą kropeczkę klikamy i z dostępnej listy wybieramy materiały. Jak widzicie, pojawił się nam tutaj materiał 1. To jest nasz materiał czerwony. Ale możemy to też zrobić w nieco inny sposób. Po prostu przeciągając ten materiał na nasz obiekt. Teraz mamy pewność, że przydzieliliśmy odpowiedni materiał do niego. Oczywiście wszystkie zmiany w materiale są widoczne natychmiastowo, także nie musimy tutaj na nic czekać. Omówimy sobie teraz pokrótce wszystkie parametry naszych materiałów. W poprzednim odcinku, kiedy zajmowaliśmy się odbiciami światła, omówiłem już nieco do czego służy Metallic oraz Smoothness. Metallic nadaje naszemu obiektowi bardziej metaliczny wygląd, natomiast Smoothness wygładza odbicia, które będą w nim widoczne. Jeżeli ustawimy Metallic i Smoothness na maksa, otrzymamy efekt lustra, taki jak widzieliście w poprzednim odcinku. A więc na razie to wyzerujmy. Możemy oczywiście dodać naszemu obiektowi jakąś teksturę. W tym oto miejscu, na tą kropkę klikając, możemy wybrać coś takiego, co się nazywa albedo. Jest to główna tekstura naszego obiektu. Możemy z dostępnych tekstur wybrać, na przykład wybiorę trawę. Jak widzicie, został on pokryty trawą. Natomiast przez to, że ustawiliśmy sobie kolor czerwony, ta trawa jest czerwona. Wróćmy do koloru zielonego. Możemy także nieco przyciemnić nasz obiekt, zmieniając kolor na ciemniejszy. Ok, ustawmy na przykład Metallic na 0,2, tak żeby obiekt był mimo wszystko trochę metaliczny, oraz Smoothness na przykład na 0,3, tak żeby reagował on w jakiś sposób na otaczające go obiekty. Mamy takiego sobie podstawowego cuba z podstawową teksturą. Ta tekstura, jak widzicie w tej chwili, ona jest dosyć rozmyta, nie jest zbyt zagęszczona. Możemy to zmienić tutaj w tym miejscu, ustawiając coś takiego jak tiling. Jeżeli mamy teksturę typu seamless, czyli taką, która na krawędziach jest identycznie dopasowana w taki sposób, żeby ta krawędź lewa z tą prawą się pokrywały, wtedy nasze przejście pomiędzy teksturami nie będzie zauważalne. A więc ustawmy na przykład 5 na 5. Z jakiegoś powodu nie wskoczyło, 5 na 5. Zobaczcie, że teraz nasza tekstura stała się o wiele bardziej zagęszczona. Możemy oczywiście ustawiać tutaj parametry, jakie tylko chcemy. Tu nic nie stoi nam na przeszkodzie. Powiedzmy, zostawmy to 3 na 3 albo nawet 2 na 2. Ok, offset jest to przesunięcie naszej tekstury. Nie ten offset przesuwałem, ponieważ tutaj mamy secondary maps, a do tego przejdziemy za chwilę.
ten offset. Musimy przesuwać i on dotyczy tej tekstury, którą przed chwilą widzieliście. Jak widzicie, ona po prostu się przesuwa na naszym obiekcie i możemy ją dopasować w takim miejscu, jakbyśmy chcieli, żeby ona była. Weźmy może na przykład inną teksturę i ustawmy coś takiego. Ustawmy tutaj 1,1 i tutaj 0,0. O, teraz mamy teksturę idealnie na środku. Jeżeli chcielibyśmy ją na przykład przesunąć, zrobić coś takiego, no to nie mamy z tym najmniejszego problemu. O. Także wróćmy do ustawień, które mieliśmy wcześniej. Dobra. Mamy coś takiego jak metalik. Jest to mapa, która określa nam, które obszary naszej tekstury mają być brane pod uwagę, jeżeli chodzi o ten parametr metalik. Weźmy na przykład coś takiego. Jak widzicie, teraz tylko te obszary, które tekstura określa nam na biało, ponieważ jest to biało-czarna tekstura, są brane pod uwagę, jeżeli chodzi o parametr metalik. Możemy zmniejszyć smoothness, dzięki czemu nasz obiekt przestanie jakby mniej być widoczny, mniej oddziaływać na nasze odbicia, na nasze światło. Także tutaj możecie się tym pobawić. Ja to ustawię na brak. Mamy normal mapę. Normal mapa pozwala nadać naszym obiektom jakichś dodatkowych szczegółów. Ona symuluje wypukłości na naszych obiektach. Zobaczcie. Ja to dam tutaj może na przykład normal mapę. O, coś takiego. Jest to końcówka jakiegoś balu drewna. Zobaczcie. Nasza tekstura zyskała dzięki tej normal mapie, tutaj kliknę na fix, szczegółów. Ona wygląda, jakby ten obiekt był dzięki temu wypukły, pomimo tego, że jest zupełnie płaski. To pozwala nam właśnie nadawać obiektom różne dodatkowe detale bez konieczności modelowania ich bardzo szczegółowymi. Bardzo przydatna sprawa i no, normal mapy są powszechnie stosowane w, tak naprawdę w każdych projektach i jest to świetna rzecz właśnie, żeby nadać szczegółów do naszej sceny bez zniszczenia naszej optymalizacji. W sensie nie wpływa to aż tak bardzo jak na przykład bardzo szczegółowo wymodelowane obiekty. Zobaczcie na przykład, jak fajnie to widać na tym przykładzie. Te oto fragmenty wyglądają, jakby były wypukłe, natomiast my wiemy, że one są płaskie, ale nasze oko da się w ten sposób właśnie oszukać. Heatmapa działa podobnie na zasadzie normal mapy, z tym, że ona określa nam bardziej wysokość, żeby ten obiekt był bardziej przestrzenny. Zróbmy to na zasadzie cliff height. Nie wiem, czy to będzie widać, ale zobaczcie, ten obiekt jakby przesuwał nam się, jakby on tylko wizualnie się przesuwa, tak naprawdę ten obiekt w żaden sposób się nie przemieszcza. To jest tylko efekt wizualny. Możemy dać jakąś inną heatmapę, ponieważ na tej niespecjalnie widać to, co chciałbym wam pokazać. Nie wiem, czy mamy tutaj coś takiego. No okej, zobaczcie, że niektóre z tych obszarów stają się bardziej wypukłe, a niektóre nie. W ten sposób właśnie działa heatmapa. Po przybliżeniu się do obiektu możemy lepiej zaobserwować to, co dzieje się po zwiększeniu naszej heatmapy. Zobaczcie. Stały się wypukłe jakby te igły z naszej tekstury, ponieważ jest to tekstura igieł od choinki i one tutaj pojawiły się widoczne. Także ja tą heatmapę wyrzucę, bo ona nie jest mi tutaj do niczego potrzebna. Occlusion jest to takie dodatkowe cieniowanie naszego obiektu. Zobaczcie, ja na przykład dam coś takiego jak Ethan Occlusion. Jak widzicie, w niektórych miejscach pojawiły się cienie, ściśle określone przez teksturę. My możemy je przyciemnić lub rozjaśnić. Jest to także czarno-biała tekstura, która określa, w którym miejscu te cienie mają zostać naniesione. Nie każda tekstura może być oczywiście tego typu mapą. Ustawmy z powrotem na 1,1. Zobaczcie, te czarne obszary na naszej teksturze, one są po prostu cieniami. A środek, który jest biały, jest oczywiście rozjaśniony. Pozostała nam jeszcze mapa Detail Mask. Jest to mapa maskująca detale z naszego obiektu. Zakładając, że chcielibyśmy się pozbyć niektórych z tych detali, moglibyśmy na przykład nadać tego typu teksturę i ona pousuwałaby odpowiednie detale z naszej tekstury. Niestety ja nie mam za bardzo jak tego zaprezentować teraz, ponieważ nie mam odpowiedniej tekstury. Ale może na przykład... Nie, niestety nie. Chodzi o to, że po prostu maskujemy detale, które nie chcemy, żeby były brane pod uwagę na naszym
obiekcie. Dzięki temu nie musimy tworzyć kilkunastu nawet nowych tekstów za każdym razem do każdego obiektu, bo możemy po prostu stworzyć tą mapę detail mask. Ok, ja ją wyrzucę i przejdziemy dalej. Mamy tutaj coś takiego jak emission. Pozwala to nam na tworzenie materiałów emisyjnych, takich jak w odcinku, w którym omawiałem próbkowanie światła. Dzięki temu nasz obiekt może stać się emisyjny i może on emitować w jakiś sposób światło. Zobaczcie. Oczywiście, aby tak się działo, musielibyśmy ustawić na mapie próbkowanie światła oraz ustawić odpowiednio obiekt na statyczne. Inaczej nie będzie to reagowało jakby na nasze otoczenie. Możemy także nadać jakąś mapę emisyjną, na przykład zróbmy to w ten sposób. Weźmy coś takiego i teraz tylko te obszary, które są na naszej teksturze białe, będą emitować światło. Możemy dzięki temu uzyskać bardzo ciekawy efekt, jak widzicie. Możemy nieco zwiększyć na przykład emisyjność naszego materiału. O! Otrzymaliśmy taką jakby świecącą kratkę na naszym obiekcie. Następnie możemy ustawić coś takiego jak Global Illumination na Real Time albo Baked, czyli na obliczany w czasie rzeczywistym albo na wypalony statyczny. O tym już nieco opowiadałem, także mam nadzieję, że wiecie, o co chodzi. Teraz mamy coś takiego jak Secondary Maps. W naszym standardowym shaderze możemy dodać na przykład drugą teksturę do naszego obiektu. Weźmy sobie tym razem, niech to będzie na przykład... O, Palm Bark Detail. Jak widzicie, pojawiła nam się ta tekstura na tym obiekcie. Ona nie jest zbyt widoczna. Może ja znajdę coś lepszego, żeby wam to lepiej zaprezentować. O, na przykład Grass Rocky Albedo. Teraz, jak gdyby te dwie tekstury, nasza tekstura trawy oraz tekstura tych kamieni, się pokrywają. One na siebie nachodzą. I jest to bardzo przydatne, jeżeli chcemy na przykład nadać więcej szczegółów do naszej tekstury lub zmiksować ze sobą właśnie dwie tekstury. Ta tekstura może być na przykład bardzo, bardzo dokładna, może trochę przesadziłem, podczas gdy ta u góry będzie bardziej rozmyta, mniej dokładna. Oczywiście do tej tekstury możemy także nadać normal mapę i nadamy na przykład normal mapę Mad Rock Normals. O, coś takiego. Teraz widzicie, że nasz obiekt posiada dwie normal mapy. Tą małą i tą większą. Zmniejszmy nieco jej intensywność, na przykład na 0,3. I zobaczcie, jaki fajny, ciekawy efekt uzyskaliśmy na naszym sześcianie. Oczywiście tu możemy się bawić jak najbardziej. Możemy wyłączyć jeszcze na przykład Specular Highlights, czyli takie podświetlanie obiektu. Możemy wyłączyć refleksy, czyli odbicia na naszym obiekcie. Mamy jeszcze coś takiego jak Advanced Options. Tu chodzi o sposób renderowania. Domyślnie jest From Shader i jest to najlepsza możliwa opcja do wyboru, ponieważ wtedy shader sam określa nam, w jaki sposób obiekt ma być renderowany. Możemy wybrać typ geometryczny, alpha test oraz obiekt transparentny, który będzie po prostu przezroczysty. Natomiast polecam tutaj zostawić mimo wszystko From Shader. Opcja Instancing, no o tym będziemy mówić kiedy indziej, także nie będę się w to teraz zagłębiał. Jest to bardzo dosyć ciekawy temat i tu chodzi głównie o optymalizację. A więc omówiliśmy sobie znaczenie poszczególnych tekstur w naszym materiale oraz poszczególnych parametrów. Natomiast jest to tylko jeden z dostępnych shaderów. W tej chwili, tutaj w tym slajderze, gdzie możemy wybrać shader, mamy kilka opcji. Mamy standard, mamy na przykład standard specular. Standard specular różni się tym od standardu, że ono jakby mocniej odbija światło. Mamy także jakieś innego typu materiały, na przykład wody. Z tego materiału wody korzysta tamta woda, oczywiście nasza. Przejdźmy na przykład do Nature. W zakładce Nature mamy shadery, które są odpowiedzialne za rysowanie naszych drzew. Są to materiały naszych drzew. Na przykład stwórzmy coś takiego jak Tree Creator Leaves. Jak widzicie, teraz mamy dostępne zupełnie inne parametry do wyboru niż poprzednio. Mamy coś takiego jak Shyness na przykład, co pozwala nam określić, jak bardzo obiekt ma być refleksyjny, jak bardzo on ma odbijać nasze światło. Oczywiście możemy wybrać jego kolor, normal mapę oraz standardową mapę. Przejdźmy na przykład do standardowej mapy, ale znajdźmy sobie jakąś teksturę z kanałem alfa. Niech to będzie na przykład Palm Font. Zobaczcie. Różni się on tym, że nasz obiekt
jest przezroczysty. Częściowo oczywiście, ponieważ tutaj określa nam kanał alfa, w którym miejscu ten obiekt przezroczysty ma być. Możemy określić coś takiego jak alfa cutoff, czyli jak bardzo nasz obiekt ma być przycięty przez kanał alfa. Możemy go przyciąć bardzo, możemy go przyciąć bardzo delikatnie. To już zależy od Was. Mamy takie tekstury jak gloss, transparency, shadow offset. Tutaj tego jest naprawdę dużo i każdy shader będzie posiadał inne parametry. Tu musicie naprawdę się w to zagłębić, pokombinować, postarać, żebyście jak najlepiej mogli ustawić sobie. Zobaczcie, co robi gloss. Gloss określa nam, które miejsca mają zostać rozświetlone. Oczywiście te białe plamki na naszej teksturze określają miejsca, które będą rozświetlone, a czarne, które nie. Transparency, czyli przezroczystość. Tutaj do końca to chyba działa na zasadzie kanału alfa, także musiałbym znaleźć jakąś teksturę z kanałem alfa. Na przykład inną niż tą, co już mam. O, na przykład to. Ale no, nie do końca to cokolwiek zmienia. Chodzi o to, że transparency powinno określać nam, które obszary naszego obiektu mają zostać przezroczyste. Gdzie jest nasza tekstura palm font? Dobra, zostawmy to w ten sposób. Zazwyczaj po prostu używa się tej samej tekstury, która była użyta tutaj, tylko że w odcieniach czarno-białych. Ja niestety takiej tekstury nie posiadam. Shadow offset, czyli przesunięcie cieni. No tutaj niestety też za bardzo nie będę miał jak Wam pokazać, ponieważ nie mam odpowiednich tekstur. Natomiast tak jak już mówiłem, możecie sobie tutaj pokombinować. Zazwyczaj używa się czarno-białych tekstur z kanałem alfa w tym miejscu po prostu i ona określa na przykład takie delikatne zacieniowania do naszych obiektów dodaje. Okej. Przejdźmy sobie do kolejnych ciekawych shaderów. Istnieje ich bardzo duża liczba i oczywiście mamy też możliwość tworzenia nowych własnych shaderów, o czym także pojawią się w późniejszym etapie odcinki. Natomiast najczęściej używane przez Was to będą pewnie właśnie te shadery typu Nature i na przykład Speech, czyli albo właśnie Tree Creator Leaves, czy coś takiego. Przejdźmy teraz właśnie na przykład do naszego shadera Speech. To jest shader, który jest używany w tych wszystkich drzewach. Mamy tu możliwość wybrania typu geometrii, jaką chcemy renderować, czyli na przykład gałęzie, na przykład liście, albo po prostu mesh. Jak widzicie, jeżeli wybierzemy liście, są one przezroczyste, dzięki czemu możemy korzystać z kanału alfa. Jest to oczywiście bardzo przydatne. Możemy wybrać coś takiego jak Hue Variation, co pozwoli nam, jak widzicie, na zmianę kolorów. Jeżeli ja teraz duplikuję ten obiekt, to on będzie już w nieco innej wariacji kolorowej niż ten nasz pierwszy. Żeby to lepiej zobrazować, zobaczcie, zależnie od tego, w którym miejscu ten obiekt przesunę, takie kolory on będzie miał. Żeby to lepiej zobrazować właśnie, to Hue Variation nieco wzmocnimy. Na przykład na niebiesko. O, zobaczcie. Jak fajnie to oddziałowuje. Ok, wyłączmy to. Mamy też coś takiego jak Color. Czyli możemy określić, która z części naszego face'a ma być niewidoczna dla naszego oka. Jeżeli bierzemy front, to te przednie części naszego cube'a będą niewidoczne. Jeżeli bierzemy back, to te z tyłu będą niewidoczne. Oczywiście w przypadku liści określamy to na off, aby z obu stron były one dla nas widoczne. Wind quality określa jakość wiatru, która ma być przez nasze drzewa tworzone. Niestety w customowych obiektach, takich jak na przykład ten, nie będzie to miało żadnego znaczenia, ponieważ wiatr nie będzie na nich działał. On działa tylko i wyłącznie na drzewa stworzonych w programie Speechtree. A więc tak jak już wspomniałem, tych shaderów już domyślnie standardowo w Unity mamy bardzo dużo. I zależnie od tego, jaki efekt chcemy osiągnąć, taki shader powinniśmy wybrać. W Legacy Shader znamy na przykład coś jak Bumped Diffuse. Jest to bardzo standardowy shader, który nie zaktualizowało się, który pozwala nam wybrać tylko podstawową teksturę oraz normal mapę do niej. Nic więcej, możemy także zmienić kolor. Oczywiście taki shader, który jest dosyć prosty w budowie, będzie bardziej wydajny od tych skomplikowanych, które tych parametrów mają do wyboru dużo. Także o tym też musimy pamiętać. W zakładce Tune mamy na przykład jeszcze bardziej podstawowy shader. On po prostu w nieco inny sposób reaguje na oświetlenie. I na przykład możemy wybrać coś takiego. Mamy także
oczywiście jeszcze bardziej podstawowe shadery typu LED. One także w nieco inny sposób oddziaływują na światło, dzięki czemu znacznie więcej obiektów jesteśmy w stanie wyrenderować, ale o optymalizacji będziemy rozmawiać kiedy indziej. Ważne jest, abyście wiedzieli, że są shadery, które są bardziej skomplikowane oraz mniej skomplikowane. Są shadery transparentne z możliwością kanałów alfa. Weźmy na przykład sobie taki transparentny shader Bumper Diffuse. A więc jest to standardowy shader, który może być obiektem transparentnym. Pomimo tego, że ma on kanał alfa, on może być jeszcze transparentny. Zobaczcie, teraz te obiekty są tylko trochę widoczne, prześwitujące. Na przykład zwykły shader typu Alpha Cutoff nie potrafi tego. On nie będzie mógł być częściowo przezroczysty. Warto wspomnieć, że takie właśnie obiekty typu transparentnego, one są bardzo, bardzo niewydajne. One dużo optymalizacji nam pożerają, dużo mocy komputerowej. Tak samo zresztą jak shadery z kanałami alfa. No ale wszystkie rośliny oczywiście taki shader, no z przyczyn oczywistych, muszą posiadać. Dlatego też roślinność w grach jest dosyć wymagająca. Warto też jeszcze wspomnieć, że jeden obiekt nie musi posiadać tylko jednego materiału. Często obiekty posiadają po kilka materiałów, czego przykładem będzie na przykład właśnie drzewo, które jest domyślnie przez Unity preferowane. Przejdźmy tutaj do naszych drzew i umieśćmy jedno na scenie. Zobaczcie, to drzewo po rozgałęzieniu, ono ma kilka swoich jakby poziomów jakości. To jest system LOD, ale o tym będziemy rozmawiać kiedy indziej. Chodzi mi bardziej o to, że zobaczcie, ile takie jedno drzewo posiada materiałów. Ono posiada aż 5 materiałów. Także jak widzicie, jedno drzewo nie musi posiadać tylko jednego materiału, jeden obiekt także. Do każdego obiektu możecie dodawać tyle materiałów, ile chcecie tak naprawdę, pamiętając o tym, że będzie to wymagało większej mocy obliczeniowej. Oczywiście to, ile materiałów obiekt będzie posiadał, ile powinien posiadać, określane jest przez kogoś, kto ten model tworzył w jakimś programie 3D, na przykład typu Blender. Także no po prostu należy pamiętać, że nie wszystkie obiekty są jednomateriałowe i nic nie stoi na przeszkodzie, żeby dodać drugi materiał. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał, ponieważ to byłoby już na tyle, jeżeli chodzi o takie podstawowe informacje odnośnie materiałów. Polecam się tutaj bawić tymi materiałami, wybierać różne shadery, patrzeć, jak to wpływa na nasze obiekty. Weźmy na przykład sobie taki Vertex Lead, czyli najbardziej podstawowy shader, jaki jest ogólnie dostępny. Jak widzicie, ma on tylko kilka kolorów do wyboru oraz zwykłą jedną teksturę bez mapy, normal mapy naszej. Także bawcie się tym, kombinujcie, ustawiajcie według własnych parametrów, a możecie uzyskać naprawdę ciekawe obiekty. Dzięki za uwagę, cześć! Jeżeli film Ci się spodobał i chcesz, żebym dalej nagrywał odcinki, zostaw łapkę w górę, napisz komentarz i oczywiście zasubskrybuj mój kanał. Dzięki Wam za uwagę i zapraszam już wkrótce. Cześć!